Proszę, proszę, co my tym razem mamy? Sprytną forsę. Oj, tak, tak. I do tego w czterech jesteśmy. Do tego nie zrobię nawet strojów do ucieczki. Nie istnieją, niestety. Nie ma ich. Wszyscy są gotowi, to teraz tylko pan host tutaj ma wprowadzenie do tablicy, bo jakieś musi tam mieć, skoro to jest jego pierwszy napad. Chyba, że... Chociaż nie, pominął kascenkę, więc... Nie wiem, czy da się tę kascenkę szczerze pominąć nawet za pierwszym razem. Wiecie, to jest to, że szczerze nie wiem, bo ja nie pomijałem, bo byłem ciekaw, jak wygląda. Bookstars. Zgadza się, pierwszy raz i mamy Bookstars. Tak powinno być. Ale mniej więcej patrząc to, że nie zrobił... strojów do ucieczki, obawiam się, że przepustek też nie zrobił. A skoro nie zrobił tego i tego, no, znaczy jeżeli nie ma strojów, no to raczej przepustek też nie będzie robił. Ale no, można się zawsze zdziwić, jak to będzie. No i prawdopodobnie będzie to pewno salon w Paleto, no bo gdzie indziej mógłby być. Jeżeli będzie w mieście, no to bardzo dobrze oczywiście, ale jak w Paleto, no to niestety, no nie będzie fajnie. I właściwie wszyscy są gotowi, więc on tylko musi kliknąć gotowy i w sumie tyle. No i kliknął gotowy, bardzo dobrze. Ja tylko lepszego strzelcy, no to chyba wychodzi. W sumie to tyle, no bo Johanna to będzie miał kierowcę, to bierze 5%, no i tylko lepszego strzelca. No, trafiłem, Paleto. Paleto moje miasto. Raz, dwa, trzy, cztery, wszyscy idą, bardzo dobrze. No to jedźcie sobie tym pojazdem. I tyle, no teraz nie będę go prowadził, żeby zobaczyć, czy jest ten helikopter w Paleto. Nie tym razem, w ogóle takie mają levele, więc zapowiada się niezła zabawa, nie? Panem hostem jest ten Valox, no więc... Super, super. O nie, koleś od razu pisze po polsku. Pisze siema. Jak tu są wszyscy Polacy, to się nie odzywamy. Nie, kolejnego rozumiem. Chociaż to było akurat wiadome. Ty, teraz sobie zwróciłem uwagę, że oni mają bardzo podobny nick. XD w sumie. Już powoli docierają. Dojeżdżamy do kasyna. I na ten moment jeszcze nic ciekawego się nie wydarzyło w sumie w czasie jazdy. Absolutnie nic. Zobaczymy tylko, co oni zrobią, bo mają oczywiście iść tamtymi drzwiami, ale może być generalnie bardzo różnie, co mogą potencjalnie tutaj zrobić. Pan kierowca, właściwie co może zrobić ten Valox, w sumie nie wiadomo. Więc wysiadamy, zamykamy drzwiczki i idziemy tutaj do tego punktu. Miejmy nadzieję, że oczywiście nikt ich nie będzie walił. Tak oczywiście nie jest. Cóż, no i przemierzamy, idziemy przed siebie. Zobaczymy generalnie, jak to będzie tutaj u nich wyglądało. Idziemy na lewo. O, jestem ciekaw, czy tylko idziemy po broń. Permanentnie. Myślę, torbę na broń. No i to są te karabiny też. O, mamy alarm. Jak do tego mogło dojść? Nikt nie wie. Nikt tego nie wie, jak do tego mogło dojść. Ja też możemy biegać, ludzie. O, hakowanie panelu. O, spodziewałem się wszystkiego. Ale tego już robić nie będę, szczerze. O, już ktoś padł, znowu ktoś padł. No i idealnie, mamy restart. Okej, no to tutaj niestety nie da rady. Nie damy rady iść tą drogą. Nawet żeby było szybciej, to nie ma po co iść. Lepiej jest iść po prostu biurem Agaty. Czyli tak jak po prostu gra nas prowadzi, no bo w zasadzie no nie mamy tutaj co zrobić, no jak hakowanie panelu jest, to znaczy, że musimy walczyć z kulkami. A jak wiadomo, kulki nie są dobre. I czy mi się zdaje, czy oni pominęli? Tak, oni pominęli ten napad. Czyli co, jechaliśmy 5 minut po to, żeby pominąć potem po pierwszym restarcie napad. No tak, no tak. No szkoda, bo szczerze to mogłoby się potencjalnie zawsze udać. Tak naprawdę, no nie będę mówił, że nie, no zawsze mogło się to udać. Jakbyśmy poszli tym razem, no już nie tą szybszą drogą, a tą jak nas misja prowadzi. O, ale za to widzę, że wiele nie straciliśmy. Znowu jest Bookstars, tylko że tym razem zamiast w czterech, tylko w trzech. Lepsze to niż nic, zawsze to samo. Tylko że ten jeszcze do tego zrobił stroje, więc troszkę bardziej się przygotował do tego. Ale zgaduję, że znowu będzie to Paleto. O, nawet te same bronie, ci sami ludzie są. O, jednak nie Paleto, jednak miasto. No to ten chociaż w dobrym miejscu kupił salon. Nie będziemy jechali 5 minut, tylko wiem może. Nie, no nawet więcej się jedzie czasem z tego Paleto. Tutaj to nawet ja to już mogę poprowadzić. Z minutę tu będziemy jechali, jakie dwie nawet. Które oni mają levele? O, patrz, jeszcze takie levele mają. No to może będą wiedzieli, o co chodzi potencjalnie. Ale zawsze mogą też i nie wiedzieć. Kurde, ale się pewnie zdziwiam, że jadę tu jakimiś trawnikami, nie? Jakoś tak niecodziennie po prostu. Dobra, i wjeżdżamy na ten punkt, nawet całym samochodem. Nie musimy nawet wychodzić z tego. Możemy być w samochodzie. Widzicie, na przykład mnie tepa wtedy na stadion, ale i tak wszyscy wchodzimy, nie? Damy im oczywiście przejść, zobaczymy, gdzie wybiorą drogę, bo to też jestem bardzo ciekaw. Gdzie idziemy? Idziemy na prawo. Okej, czyli jedziemy tak, jak misja nas prowadzi. Jakaś jedna dosyć ważna rzecz. Boty się nie ruszają. No to tutaj mamy problem. Jak się boty nie ruszają, no może być albo to praktycznie niemożliwe do przejścia. Wiecie, że na cicho mam na myśli. Albo będzie to niemożliwe do przejścia na cicho, albo będzie to bardzo utrudnione. Ale z tego co pamiętam, jak są rozstawieni te boty na dole,
nie da rady po prostu przejść tego w sposób na cicho. Dobra, no to ja się tutaj zabieram na zaotwieranie tych drzwi, no. Już mi te drzwi. Mogą potencjalnie nie wiedzieć do tego. Ja to zrobię sobie. I dobra, no, wchodzimy do windy, zjeżdżamy na sam dół, no. I tyle, no. Na samym dole teraz będzie zabawa, bo restart przez page up niestety tutaj nie pomaga, jeżeli chodzi o te boty. Czyli niestety cały czas będą stali w miejscu, no i tak jak dobrze to pamiętałem, jeden stoi tam, wszyscy stoją na widoku kamer. Praktycznie tutaj nie da się tego przejść, żeby nie być niezauważonym. Jest to niemożliwe. Po prostu jest to niemożliwe, gdyż boty się nie ruszają. Nawet wam tutaj pokażę na mapie, jak to wygląda. Zobaczcie, nie ma takiej opcji, aby ich ominąć, nie będąc zauważonym z żadnej strony. Po prostu nie da się. Jedyne, co można zrobić, i to jest jedyna opcja, możemy tutaj spróbować przebiec. I nie wyszło. Ale tutaj tak jest kamera, która to może zobaczyć, więc w zasadzie jest to praktycznie i tak takie, że może się uda, a może się nie uda, wiecie, że ta kamera się zbuguje i akurat nie zobaczy tego ciała, ale no tego się i tak nie da przejść w inny sposób. Więc i tak cały czas, no musielibyśmy liczyć na farta w postaci buga. Jeżeli ten bug by wystąpił, no to by się udało, jeżeli by nie wystąpił, no to tak byłby, ale no bo nic się z tym nie da zrobić, po prostu. No w przypadku podejścia na bug stars, jeżeli NPC-ty się zbugują, czyli że nie chodzą, no to jest po prostu przypał, no. Jednym słowem, nic się z tym nie da z tym zrobić. Absolutnie nic, po prostu, nic. No i dobra, wiercenie w skarbcu. Przewiercimy sobie. No i zaczynamy wiercenie generalnie. Szybkie, łatwe i w sumie tyle. Zobaczymy, jak temu gościowi obok sobie z tym poradzi. No chyba nie radzi sobie z tym najlepiej, tak szczerze, ten koleś obok. Chyba nie radzi sobie. Ja już swoje otworzyłem. Zobaczmy, co ten idzie. On dalej jest na pierwszym pierścieniu w ogóle. No niestety, on chyba niezbyt potrafi to otwierać. O, przestał. Bardzo dobrze. Ja się tym zajmę, bo jak ja widzę, jak ci to idzie, ja już wywiercę te dwa. Boku wyjdziemy. Tak, tutaj no niestety jest lipa. No to jest po prostu lipa w tym, że no nie dało się tego inaczej przejść. Jakby innym wynikiem, że w tym napadzie niż po prostu alarm praktycznie było niemożliwe. Głównie przez w sumie, jakby się dało ominąć jeszcze tego tamtego bota w jakiś sposób, no to by coś z tego było, ale niestety nie dało się. To jest ten największy minus i tyle. No i dobra, już przewersamy sobie ostatni, no i wchodzimy zaraz do środka. No i dobra. Zobaczmy, jakie będzie rozstawienie. Czy chociaż będzie dobre rozstawienie tego wszystkiego, czy niestety nie będzie. Na pierwszy rzut oka, no jest standardowo, czyli na 4 bramki. Okej. Okay. No mamy 2 minuty tutaj, no bo jest to haker 7-procentowy. Czyli no, niestety nie za wiele. Koleś wyszedł? Tak, koleś wyszedł. Ty, really? Co? Dlaczego koleś w ogóle wyszedł? Halo, co go hakowanie przerosło, czy co? Ja powiem tak, ja nie wiem, co tu się wydarzyło w ogóle. Poważnie, co tu się stało, dlaczego wyszedł? Wag, no był alarm, ale to już wcześniej należało jakby wyjść, nie? No tutaj, znaczy był alarm spowodowany tym, że boty się ruszają, no bo i tak nie było innego rozwiązania niż przejście tego z alarmem. Albo z alarmem, albo tyle. Nie wiadomo, czemu wyszedł. Załóżmy, że nie wiem, mama go na obiad wołała. O, taka niech będzie teoria. No to dobra, to jeszcze jeden. Spróbujmy. Teraz cicha forsa pierwszy raz. Kurde, no cały czas się to zmienia. Jak nie sprytne Bookstars. Spalę to, tak? Teraz cicha forsa. Pewnie już nie spalę to, tylko z miasta. Ale to w sumie nie wiadomo. O, niski kupiec. No, on jednak zmienia. No, piszę, może był wysoki. To średni. O, będzie średni kupiec. Bo tak na niskim, żeby grać, to będzie średni. Poproszę, najtańsza ekipa. Widzę, że na napadzie się szykuje. Dobra, o. Najdroższy salon. Proszę, proszę. Dobra, wsiadamy. Dajcie, wsiadamy sobie. I będziemy jechali. Ciekawe będzie, jak to wyjdzie. W sumie to jest bardzo teraz ciekawe, jak teraz mu to wyjdzie. Czy sobie z tym poradzą, czy nie bardzo? Nie wiem, no on już, nie wiem, czwarty napad w sumie? Ciężko powiedzieć. Zobaczymy, jak oczywiście mu to wyjdzie. Ustawił wejście od pralni sobie. No od tego salonu, no być może to jest dobre wejście, ale w zasadzie... Znaczy, można wejść oczywiście innym. No trzeba tylko tym wchodzić. Musimy wejść akurat, nas nie przeniesie. O, standardowo walimy pistoletem w kamerę. O, mamy alarm. Mamy alarm, do tego jeszcze trzeba tutaj hakować panel. Nawet nie zrobił przepustek ten koleś. Nie, no to super. Ja już widzę robienie tego po prostu. Na razie na ten moment niby się pierwszy udał, ale to nie uda się ten napad. To jest XD po prostu, coś takiego. Żeby iść na cicho bez przepustek, to ja nie wiem, świetnie. No i został tylko jeszcze ostatni, zobaczymy jak uda się, czy uda się ostatni zhakować. Na ten moment same proste wzory są, więc... Jakkolwiek to idzie, ale czasem może tak to porozwalać, że
nie ma szans tego po prostu zapamiętać, nie? Koleś tam nawet biegnie już po drugą stronę. O, zobaczysz w środku, jeżeli będziesz musiał to hakować, ale nie, no koleś zrobił alarm. Pad host na starcie zrobił już alarm. Więc, no tutaj od razu jest rzecz, a Lester mówi, że masz palizator do tego. To oczywiście wiadomo, druga rzecz, kamery się nie ruszają. A, kolejna sprawa, ja nie mam pojęcia po co. To jeszcze nie zrobił dostaw do Gana. Dobra, no to jest XD już. Jak mamy pokonać tych gości, no to naprawdę. Nie wiem, co się wydarzy, żebyśmy zeszli na sam dół. Zebrali jeszcze hajs i weszli. Ja już bym wolał szczerze iść na ten bookstart, co wtedy tam nie udało. To w sumie nawet boty się nie ruszały i nie dało się tego przejść zupełnie w inny sposób. Tam chociaż zrobił koleś jakieś dostawy, więc nazwijmy, że była szansa, żeby to przejść, ukończyć to jakkolwiek. O, już ktoś jeszcze jeden padł. A, twoja drużyna rezygnuje. Ktoś już po prostu wyszedł, ktoś znopadł, bo uznał, że to nie ma sensu. I właściwie miał rację. Next try. Nie będzie żadnego next try, bo już koleś wyszedł, więc się nie da. A napady na kasyno tak działają, że muszą być wszyscy, cały skład. Więc nie ma next try. Nie wiem, szczerze, nie mam pojęcia, co się tutaj losuje na tych napadach, ale... Kurde, raz się udało dojść do skarbca i w sumie tyle. Nie, to chyba jakaś porażka. Do następnego, cześć.